To na pewno jest dla Polski bardzo duże wyzwanie, bo założenia AFIR-u są bardzo wymagające i rzeczywiście dużo pracy jeszcze przed nami. Natomiast muszę powiedzieć od razu, że konferencja, którą zorganizowało PSNM, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie, merytorycznie dużo wnosząca do naszego rynku i do naszego oglądu w ogóle całej sytuacji. My jako Last Mile Solutions, jako dostawca narzędzi dla naszych operatorów i dostawców usług ładowania, już z AFIR-em mieliśmy do czynienia wcześniej, to znaczy jesteśmy przygotowani do realizacji tych wymogów w sensie oprogramowania, które dostarczamy, w sensie rozwiązań, które udostępniamy naszym klientom. Także jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy uczestniczyli właśnie w tego typu konferencjach, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakie są wymogi, jakie są oczekiwania naszych partnerów, naszych klientów, żebyśmy mogli je po prostu spełniać w najlepszym możliwym terminie, w najlepszym możliwym zakresie. No każdy klient chce być jak najbardziej zgodny z tym, jakie są wymagania ogólne, prawne, ogólne dotyczące właśnie tych rozporządzeń. Więc tak, no, klienci wymagają, żebyśmy dostarczali im produkt, który całkowicie będzie zgodny z AFIR-em i zgodny z legislacją europejską. Systemy, które zarządzają takimi flotami, czy zarządzają stacjami ładowania w zasadzie dla tych flot, no, są już przygotowane. No, tylko to jest ta prostsza część. Trudniejszą częścią jest wybudowanie tych stacji ładowania i ich udostępnienie.